sciucarie, ma pirurde, palamande, ma pirurde, palamande, ciaie, ciaie, ciaiorie, sciucarie, ma pirurde, palamande, ma pirurde, palamande, ciaie, ciaie, palami clarma, sciucarie, amo di dirla, sciucarie, di rirma, ciaie. Złapać oddechu. Jednak rezerwę swych możliwości nie mam w zapasie dla miłych gości. Dzisiaj przyjaciół mam na wieczerzy, okazja zabawu się zmierzy. Tak Polonia Chicagowska bawiła się w restauracji Janosik na południu miasta podczas biesiady, której największą gwiazdą był syn Dona Wasyla, książę cygański Dziani. Kochani, jak wam się spodobał Nikolaj? Ukłoń się państwu, Nikolaj, ukłoń się jeszcze raz. O, jak chcę, to ukłoń się ładnie więcej, braw panie. Niespodzianką wieczoru była znana i lubiana przez chicagowską Polonię aktorka Adrianna Biedrzyńska. A tak wyglądała biesiada dzień później w Copernicus Center. My cyganie, znamy cały świat. Jeśli chcecie, zaśpiewajmy, zanim znów ruszymy w świat. Jeśli chcecie, zaśpiewajcie razem z nami. Teraz tak. I wszyscy, a wiecie jak? Ore, ore, shabakabara, amore, hey, amore, shabakabara, hey, hey, miliardy, hey, szatrady, zaśpiewajmy jeszcze raz. Ore, ore, shabakabara, amore, hey, amore, shabakabara. Zaśpiewajmy jeszcze raz.
No muszę powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo wzruszające wręcz, bo kiedy tutaj jechałem, to tak sobie myślałem, mówię, pierwszy raz w obcym miejscu, mówię, pewnie tam ludzie nie znają moich piosenek, nie lubią być może tych moich piosenek, ale jak widziałem, jaka tu jest reakcja, to naprawdę to jest największe szczęście, jakie mógłbym w życiu osiągnąć. Po prostu to jest uczucie najwyższego szczęścia, naprawdę, kiedy cała taka ogromna, duża sala na stojąco, owacje i tak dalej, także bardzo naprawdę mi niezmiernie miło. Pozdrawiam wszystkich Polaków zamieszkujących tu w Chicago i chcę powiedzieć dla całej Polski, że Polacy w Ameryce, w Chicago są bardziej jeszcze polscy niż ci w Polsce. Znałem cyganeczkę Zosię, nie dali mi jej poślubić, bo jej mama nie pozwala mnie tej cyganeczki. Jedyna rozrywka, że możemy się wyrwać z domu, iść, zobaczyć, obejrzeć artystów. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Bardzo nam się podoba wyśmienity zespół, co od dawna nie widziałem. Przyjechałem do Ameryki dawno temu. Jestem tu na występ, jestem bardzo zadowolony z moją narzeczoną. Nie znam pana Gianniego, ale potrafi rozbudzić też po prostu nasze emocje, żeby pobawić się, tym bardziej, że my potrzebujemy tego tu w kraju emigrantów i to jest bardzo dla nas ważne. Dziękujemy im wszystkim. Pani Adriana jest naprawdę niesamowita, tym bardziej, że jest rocznikiem chyba z mego wieku, tym bardziej, że powiedziała o latach. Potrafi rozbudzić emocje i wzbudzić wspomnienia też, to jest bardzo ważne. Potrafi poderwać do życia i nadać naprawdę sens. No poryczałam się, no wszyscy na owacje na stojąco, poryczałam się, no co? Dlatego, że w tym zawodzie najpiękniejsze są takie chwile. Ja jestem dla was, ja jestem dla publiczności i jeżeli się podobało, a jeszcze te owacje na stojąco mnie rozwaliły zupełnie i ja wiem, że warto jest pracować i żyć i to jest najważniejsze. Serca Polonii podbił także zespół Guranie ze swoimi utworami. Gdybyś wiedział, że świat kończy się, że już nigdy nie zobaczysz je,
zapomniałbyś co to strach i zacząłbyś życia brać to, co przecież w nim najlepsze jest. Zapomniałbyś co to strach i zacząłbyś życia brać to, co przecież w nim najlepsze jest. Biesiada prawdopodobnie na stałe zagości już w harmonogramie polskich imprez kulturalnych w Chicago. Tak więc do zobaczenia i usłyszenia za rok. Co wy wiecie o cyganach? Tirli, tirli, dana, dana. Śpiew i taniec przy ognisku. I to wszystko, i to wszystko. Co wy o nas ludzie wiecie, że uczymy się po świecie. Tak, z wielką przyjemnością wrócę za rok. Już teraz będę wiedział, na co mogę liczyć. Także wiele przygotowań uczynię, żeby jeszcze bardziej się tutaj spodobać. Chodźcie z nami, chodźcie z nami. Jesteście wspaniali, kochani, dajecie mi wiele, wiele siły do dalszych działań i do dalszej pracy. To dzięki wam właśnie dalej będę mógł działać i pracować. Dziękuję wam. Który o co stawał w porze i o koniach, które żały, kiedy skrzypce tęsknie grały. Słyszeliście, że muzykę cygan wbija dzieciom swoim.